Witajcie w moim świecie doświadczalnym. Na dzisiaj przygotowałem takie pokazanie o redstone, bo widzę, że niektóre mają trochę kłopot, a może i duży, jak chciałem powiedzieć, kłopot z tym, jak stosować redstone. Albo inaczej czerwony proszek, bo to jest z polskiego, czerwony proszek, a redstone to jest z angielskiego, może ja chyba kaleczę ten język, ale musicie mi to wybaczyć. Ja tutaj przygotowałem takie makiety, żeby pokazać. Może najpierw, czym jest redstone, ten czerwony proszek. Według mnie to najprościej to zrozumieć w ten sposób, że to jest taki kabel elektryczny, który przewodzi prąd. W tym kablu jest prąd, to urządzenie działa. Nie ma prądu, to urządzenie nie działa. No najlepiej chyba tak wytłumaczyć. Ja to pokażę dla przykładu, jak założyć tak na przykład, o tu nie mam akurat, co innego mam, ale weźmy lampę. O, proszek mam, nawet aż go za dużo. I teraz tak, sobie ustawimy na tym końcu lampę. O, i tutaj pociągniemy redstone'em, czyli tym proszkiem czerwonym. To się normalnie sypie. O, o. I tu założymy, o, mam pod ręką przycisk, albo dźwignię, wszystko jedno, o, i klikamy, no, proszę. I się świeci. I widać, że czerwony proszek przewodzi sygnał, bo się świeci. O, wyłączamy, czerwony proszek gaśnie, światło gaśnie. I na tym cała rzecz polega. Teraz by trzeba było dodać, jak to się dzieje, że ten czerwony proszek tu przewodzi ten niby prąd albo sygnał. Więc urządzenia, które wytwarzają sygnał, to jest na przykład jak ten wyłącznik. Jak on jest w położeniu wyłączonym, to sygnału nie ma. Jak załączony, to daje sygnał na czerwony proszek. I ten czerwony proszek daje sygnał do lampy, żeby zapalić tą lampę. I tak to działa. Takie urządzenia, które przekazują sygnał, to są różne. Na przykład tu mam o przycisk, nie? On tylko działa na kilka sekund, nie wiem, 2-3 sekundy. To na tiki się liczy, ale nie powiem ile tego. O, proszę. O, wyłączył się. O, może być na przykład, tu chyba mam, bo próbowałem, mam? Nie mam. To jest, chyba wyrzuciłem. No nie mam, ale działa szereg rzeczy, się zachowuje tak jak te pokazane przyciski i wyłączniki. To jest między innymi takie coś jak pochodnia redstone'owa, ale ona daje ciągły sygnał. Ona jeszcze do czego innego jest zastosowana. Czy tutaj jak mam ten blok z redstone'a, czyli z czerwonego proszku też, nadaje ciągły sygnał. Nie idzie go wyłączyć. On cały czas nadaje sygnał. Czy na przykład też może być to płyta naciskowa, zaczep na linkę. O, jeszcze są na przykład takie specjalne tory z czujnikiem, jak wagonik najedzie, to daje sygnał. Czyli jest tych urządzeń dość dużo, które nadaje sygnał. Ale jest też sporo urządzeń odbiorczych. Ja tutaj może dołożę ten przycisk, o, żeby to zadziałało. I teraz chcę pokazać dalej, jak się kładzie taki proszek redstone'owy. No, to tylko się go kładzie na z góry na płaszczyzny poziome. O! I teraz na tej płaszczyźnie się nie kładzie, ale jak tu położę, to on się automatycznie połączy. O! I teraz dalej tu. I tu na przykład sobie postawię znowu lampę, nie? O! O! I posypię sobie dalej na przykład tym proszkiem. A co, nie można? Można, można. I tu sobie założę przycisk. O, proszę. O, i sobie klik zrobię i co się stanie? Wszystko się zapali? O kurcze,
Jedna się zapaliła, druga nie. Czemu? No to jest dość dużo do tłumaczenia. Może mnie się uda wytłumaczyć i nawet nie będę wiedział, czy dobrze tłumaczę, ale pokażę, jakie to są dziwne zachowania właśnie tego proszku. Ja zrobiłem kiedyś tak. O, coś takiego. I mówię, no teraz to tutaj jest obłożony redstone'em, ta lampa powinna świecić, nie? I co? Klik. Ha, ona nie świeci, ale za to tamta się zaświeciła. Co zrobić, żeby tamta się zaświeciła? No tak. No to będzie trzeba zrobić w ten sposób. To zlikwidować. O, nie, to nie. Tutaj niech sobie będzie. O, tu by można było z powodzeniem, ale nie likwiduję, bo to może w drugą stronę mi nie działać. O, tak. Czyli cała sprawa z redstone'em polega na tym, że dużo trzeba najpierw doświadczyć. O, zrobić sobie jakiś świat doświadczalny, tak jak ja tutaj mam, i próbować. I teraz zobaczyć, co się stanie. O, klik. Proszę, świecą obydwie. Teraz tu. O Jezu. Klik. O, jedna świeci, druga nie. I znowu. Jak dam tu proszek, to będzie w ten sposób. O, ta nie świeci, ale tamta świeci. Czyli muszę znowu zrobić obejście takie jak tutaj. O, tak, tak. I teraz, o, świeci, świeci. O, świeci, świeci. Czyli proste obejścia trzeba po prostu próbować. I to zadziała. Teraz od takiego przycisku można szereg urządzeń, nie, różnych nawet, zasilać. To nie ma problemu. No na przykład ja tu sobie wezmę, o, podsypię proszkiem redstone'owym, o, i tu mam chyba tłoka, mam, a tu nawet nie musiałem klikać, bo mam go tu. O, ojej, nie tak założyłem go, by mi zepchnął rączką. Ale nie ma sprawy. Teraz będzie dobrze. O! I teraz ja zrobię klik. O! Wszystko działa. Proszę. Proszę. O! Jak prosto żeśmy zrobili prostym sposobem, bardzo skomplikowany na pierwszy rzut oka, a jednocześnie bardzo prosty mechanizm, który działa. O! Tak bym powiedział. Teraz przejdźmy do tej makiety, co przygotowałem. Tutaj chcę pokazać, jak to, o, działa. Tutaj na przykład jak kliknę, działa. Tutaj kliknę, oj, niestety nie działa. Tu kliknę, działa. Czy tu kliknę, działa. Tu kliknę, działa. Dlaczego to nie działa, to później będziemy rozmawiać na ten temat, ale tutaj jest też i na płaskie takie coś zrobione. O, tu działa, działa, tu działa, to już wiemy, ojej, o, a tu na przykład nie działa. Tu też nie działa, o, no, nie działa, działa. Działa. Ojej, mi to kurde, coś z tym moim czujnikiem jest. Tu jeszcze zbudowałem takie coś do pokazania, że to i w tej sytuacji działa. O, proszę. Ta na przykład też działa. Ta działa. Ta działa. Ta. O, ta nie działa, niestety, znowu nie działa. Jak tu, narożna nie działa, ta działa. Dlaczego to tak się dzieje? Trzeba dobrze orientację chwycić. Ten redstone tu położony zajmuje przestrzeń jednego klocka.
I on tu na dole przewodzi właśnie ten impuls. Tutaj na to miejsce nie idzie położyć żadnego klocka, jak jest posypane proszkiem czerwonym. Ja mogę próbować. O, widzicie, mierzę krzyżykiem na ten redstone. I co? I nie położyłem. On się położył w powietrzu. I tak zawsze się położy. Czyli jest wirtualny blok z tym redstone'em. I teraz tutaj pokazałem, które bloki nie będą działać. Jeżeli się do które bloki nie przekażą sygnału do redstone'a. Te wszystkie na niebiesko nie zadziałają. A te, co są ze zwykłego kamienia, one zadziałają. Czyli te narożne, no to nie tak całkiem jest w formacie krzyża, ale te narożne nie będą działały. O, jak tutaj jest, nie? Ten narożny, ten i ten. Tak samo tutaj odkopałem, o, bym położył na tym niebieskim, nie? Bo jest jeden niżej, na niebieskim. Położę, o, i mogę klikać sobie i klikać. A przecież cała instalacja działa, nie? O, proszę, działa. O. I tak to wygląda sprawa. Teraz chciałem jeszcze, tam już pokazałem, ale tu na przykład też i drzwi można sterować, dużo rzeczy można sterować. Ale o tym, co można, to ja może trochę później opowiem. O, zobaczymy, czy się otworzą. O, proszę. Otworzą się. Działają, działają. Proszę. Można też tak założyć do drzwi. Nie wiem, czy wiecie. O, też działa bez tego redstone'a. Wcale nie musi go być. O, proszę. Też zadziała. Tu nie wiem, czy zadziała. Zadziała. O. Czyli drzwi też w ten sposób można otwierać. To się w ten sposób otwiera żelazne drzwi, bo żelazne drzwi na dotyk się nie otworzą. Nie? Chyba wszyscy wiedzą. To by było na tyle na początek. Nie wiem, jak ja to tłumaczę, czy ja dobrze pokazuję, czy jakiś brak szczegółów, informacji. Proszę w komentarzach, jeżeli będą komentarze o coś, żeby dalej coś pokazać, to na tyle, na ile umiem, mogę pokazać z kwestii redstone'a. No to by było chyba tyle na dzisiaj. No to do zobaczenia i czekam na komentarze.